Okej, okay. Cześć, ja nazywam się Hejsa. To jest kolejny odcinek Minecrafta na modach. I dzisiaj przejdziemy do drugiej części rozbudowy salonu. Do czwartej. Czwartego odcinka, w którym będziemy rozbudowywać salon. Jak widać, w poprzednim odcinku wyglądało to nieco inaczej. Ja postanowiłem, że trochę to przebuduję i moim zdaniem teraz wygląda to zupełnie inaczej. W sensie wygląda to lepiej. Jeśli chodzi o sufit tutaj, to zajmiemy się tym zaraz. Najpierw chcę wykonać ziemię tutaj. I tak, jeśli tutaj mamy ściany białe, tutaj te schodki są białe, ja myślę, że tu sobie takiego Abbey Style bloka weźmiemy. Gdzieś to tam znalazłem kiedyś. Osobny blok, on jest przepalony przez mój kilof. Bym kopał Abbey Style cobblestone, ale jako że mój kilof kopię z automatu te bloki, to ten. No i zrobimy sobie brika. To się robi tak po prostu. Tak, ok. No i jakby to dobrze zacząć. Zobaczę, czy w magazynie bloków znajdę. Nie bardzo, ale mam na to metodę. Exploring nie, geografia nie, materiały nie. White, wróć. Materiały jak najbardziej tak. Wchodzimy w listę. I szukamy. Mamy Abbey Side Stone, ok. Teleportuj. Przenosi nas to do takiej oto lokalizacji, gdzie mamy ten oto surowiec. Czemu i raz pewnie ustawiony w takim miejscu, to było nie wiem. W sensie przez ten wyjście jakoś. No to nie jest ten. To nie jest ten blok, którego ja się spodziewałem. A, jakiś fajny rozmaryn, coś to jest takiego. To ciekawe, ale dzisiaj bym jednak zajął się kopaniem tego. Dobra, okej, okay, trochę tego już mam. Myślę, że te 4 staki powinny nam w zupełności wystarczyć na to, co tam chciałem zrobić na mapie. Też ciekawe, bo to jest pod wodą miejsce. To jest mój domek. Z lotu ptaka widoczny. Jak widać, trochę się rozrósł. Ok, wracamy do domku. Ok, jesteśmy. I tak, teraz to sobie zamieniamy.
Nie, tak teraz to wygląda, szczerze mówiąc, średnio. Podobną sytuację mieliśmy zresztą tutaj. Muszę chwilę pomyśleć, jak to, jakby to uzupełnić. Dobra, mam pomysł, ale niestety wiąże się to z tym, że musimy to wszystko rozpierdzielić. Też nie wróć. Jednak nie musieliśmy tego wszystkiego rozpierdzielać. Po prostu zamiast z bazaltowych brików to zrobimy to z tych. Oczywiście to już musimy rozpierdzielić. Obciążenia, a cisnę właśnie, to pokażę od razu, jak się robi to narzędzie. Robi się w bardzo łatwy sposób. Nie, Maksiu, błagam cię, tylko TikToków mi tutaj nie puszczaj, bo nie chcemy tego słuchać. Okej. Okay. Zapnij dźwięk masz. Zaraz tego cisnę wrócimy, mój brat. Na chwilę do pokoju i wybił mnie z rytmu. Niestety to jest w młodym wieku, ma tendencję do słuchania TikToków. TikToki są bardziej cringe'owate niż Minecraft. Czy w sensie, ja się domyślam, że zdania o Minecrafcie są podzielone. Dużo ludzi uważa, że to jest gra dla dzieci na przykład i w ogóle to jest no... Mi się Minecraft osobiście bardzo podoba, to że ja go nagrywam nie płynie tylko z tego, że to jest chyba najprostsze, co można nagrać na polskim YouTubie czy na jakimkolwiek, po prostu Minecrafta. No, wszyscy to robią dosłownie, czy dosłownie, właśnie nie dosłownie. Po prostu no, jest to często spotykany motyw, ale Minecraft dla mnie osobiście jest grą, która chociażby pozwala mi siebie jakoś tam wyrazić artystycznie, jeśli chodzi o budowanie budynków i w ogóle mnie to bardzo mi się podoba. A jeśli chodzi o to, co dają mody, to wiecie, to jest bardzo skomplikowana gra, bo tu można... Aż mi się zawiesił komputer. To można długo przebijać. I okazuje się, że budowle, które można zrobić z tego, co my tu mamy właśnie po tej lewej stronie, prawej stronie ekranu, to tego jest bardzo, no to bardzo dużo i myślę, to jest dość skomplikowana. Skomplikowana gra, w zasadzie to jest jedyna gra chyba, która mi się osobiście podoba, tak myślę. Tak co stanie, tylko jeszcze te pousuwam. Lampy jednak. No okej, idziemy ten cisak zrobić cały. To będzie trzeba sufit jakiś pasnąć. Chwilę jeszcze tutaj
myślimy, że zrobimy to tak dotąd. Dobra, cisel się robi w ten sposób, że robi się patyki, no patyk się daje. Ważne. To nie tak miało być. Trochę się pośpieszyłem. Mniejsza? No to jeszcze raz. Chciałbym do 3 razy sztukę, tylko... Może to wina głodu była. Jeszcze raz mamy tak, tak, mamy cisel, tak, no i oczywiście taki cisel nam się przyda. W zasadzie teraz to on się nam nie przydaje tak, ale on już sobie będzie. Dobra, jak to tam wygląda z tamtej strony? To na pewno tak. Wracając do TikToków, ja oczywiście nie chcę obrazić nikogo, kto ogląda TikToki, tak samo nie chcę obrazić nikogo, kto nagrywa czy ogląda Minecrafta, no bo powiedzmy sobie szczerze, że to jest kwestia gustu czy zdania poszczególnych jednostek, co dla kogo jest, jakie, tak jak mówię, no nie widzę żadnego potencjału w tych TikTokach, w sensie niektóre mają, tak jak na przykład jakieś sportowe te umiejętności ktoś swoje prezentuje, no to bardzo, bardzo na propsie, ale często jest to po prostu, nie wiem sam co. Zresztą polecam kanał Zebo, on genialny, mi się to podoba, ja nie wiem, przekonuje mnie ten człowiek, jego zdanie o TikTokach w pełni popieram. Także te TikToki, które właśnie on tam ogląda i komentuje, to no i mój brat to ogląda, o to mi chodzi, bo od tego w sumie zaczął się ten temat. No i no to jak wszedł tutaj, to powiedziałem mu, żeby nie puszczał TikToków, bo będziemy musieli to wszyscy słyszeć. Także nie chciałbym. O. To by się na TikToka nadało. Jest taki szkielet. To taki TikToker powiedzmy. Stoi. Tylko pach. Zasadzka. TikTokerów nie ma. Jest spokój. Make cringe. Dobra, więc tak. Podłoga w salonie myślę jest wykończona. To tak w taki prosty sposób. Ten wygląda fajnie. Bez jakiejś tam zbędnej kombinacji. Mi się osobiście ten efekt w miarę podoba, salon jest prawie że wykończony, tylko jeszcze ten sufit. No ale myślę, że jednak poświęcimy o jeden odcinek więcej na wykonanie tego wszystkiego, bo no sufit to też będzie trochę roboty, ja jeszcze trochę koncepcji brakuje, w sensie koncepcji brakuje, w sensie miał koncepcję, właśnie chciałbym, żeby ten sufit był gdzieś zrobiony, dlatego właśnie to usunąłem, nie wiem, w sensie dużo, za często mówię słowo w sensie, ale mniejsza w to. I tak wygląda wejście do tego domku. Mojego domku. Okej. Okay. Się z wami będę żegnał. Zaraz biorę się za nagrywanie kolejnego materiału, w którym właśnie będziemy budować sufit w salonie i to już będzie koniec części poświęconej na budowanie. To taki wstęp myślę do tego co będzie tutaj miało miejsce dalej, bo oczywiście budowanie jest mega dużo, ja osobiście lubię budować, jest to fajna część Minecrafta, myślę, że oczywiście nie jedyna, która jest interesująca, ale jedna z takich bardziej interesujących, bynajmniej na ten moment, na te wizje, które ja mam wobec tych nagrywek. No i tak, tyle. Cześć.